Kontrola wewnętrzna jest swoistym rodzajem kontroli, którą przeprowadza kierownictwo jednostki lub w jego imieniu organ wchodzący w skład kontrolowanej jednostki. Przedsiębiorstwa, niezależnie od formy własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, powinny prowadzić kontrolę wewnętrzną stosownie do specyfiki i rozmiarów swojej aktywności w obrocie handlowym. Na jakich zasadach i przepisach opierać ten szczególny rodzaj kontroli? To oczywiście mogą powstawać wątpliwości, ponieważ aktualnie nie ma żadnych przepisów normujących zagadnienie wykonywania kontroli wewnętrznej w jednostkach gospodarczych. Potrzeba prowadzenia kontroli wewnętrznej jest wyłącznie sprawą leżącą w kompetencji danej jednostki gospodarczej. W poszczególnych jednostkach zadania kontroli wewnętrznej mogą pokrywać się z kompetencjami niektórych organów, np. rad nadzorczych. W największych podmiotach gospodarczych konieczne jest oczywiście określenie całego systemu kontroli wewnętrznej. Wydaje się jednak, iż podstawowymi przepisami regulującym prowadzenie kontroli wewnętrznej powinna być ustawa o rachunkowości. Kontrola wewnętrzna stanowi element organizacji i zarządzania daną jednostką. Może być nią objęty tak naprawdę całokształt działalności jednostki i wszelkie jej aspekty ekonomiczne, techniczne, finansowo-księgowo-prawno-organizacyjne itd. Prawidłowy system kontroli wewnętrznej i jej właściwe funkcjonowanie wymaga, w szczególności, ustalenia zakresu i rodzaju decyzji, do których podejmowania są upoważnione poszczególne organy przedsiębiorstw lub ich pracownicy oraz zakresu kontroli ich realizacji, prowadzenia prawidłowego systemu dokumentacji i ewidencji, czyli obieg i kontrola dokumentów, które odzwierciedlają poszczególne rodzaje operacji gospodarczych oraz ustalenia osób uprawnionych do podpisywania tych dokumentów, powierzenia odpowiedzialności za poszczególne składniki majątku określonym pracownikom, ustalenia zakresu czynności osób wykonujących czynności kontroli wewnętrznej oraz ustalenia zasad postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Organizacja i zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej powinny zostać ujęte w odrębnym przepisie wewnętrznym, a mianowicie regulaminie kontroli wewnętrznej. Dobrze zorganizowana i sprawnie działająca kontrola wewnętrzna powinna ułatwiać kierownictwu jednostki firmy rozwiązywanie wielu trudnych problemów, jakie napotyka się w codziennej pracy. Prowadzenie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji staje się coraz bardziej skomplikowane, a ryzyko gospodarcze coraz większe. Kierownictwo danej jednostki powinno mieć świadomość znaczenia takiej kontroli wewnętrznej.